Siemeczko, jestem Pepytem Games. Witam na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy się zajmować talerzowaniem. I powiedzmy częściowo odwózką siana na łące, a dokładnie ustawieniem stogu na łące. Takie dzisiaj moje zadanie. Ja widzicie na koncie także niebagatelne pieniądze, czyli 79 tysięcy na koncie. Czym to jest spowodowane? Już wam tłumaczę. Jest to spowodowane potężną sprzedażą siana, paroma kulkami słomy i przyszedł nam wreszcie przelew ze sprawy sądowej, czyli chodzi odnośnie tej pasy. Więc takie pieniądze nie mam, blisko 80 tysięcy na koncie, no zajebisty wynik. Ale no z tego pułapu 38 tysięcy w tym momencie idzie do przelewu. Już przelewamy sobie fakturkę. Pieniądze na gospodarstwo. To była kwota. Na co to się robiło? Czekajcie. 29, 38 tysięcy. Przelewamy. Opłacamy. A który zapasek? Zostałem jeszcze 41 tysięcy. Wiadomo, powiem troszeczkę to może inaczej tą fakturę nazwać, bo to jest zakup pasy, ale jakby to nazwał, to i tak jest dobrze, że jednak pieniążki poszły. Już ja mam temat załatwiony, na pasa dość spora, doszła na 60 tysięcy. Nie spodziewam się, taka droga pasa będzie na moim gospodarstwie na samym początku. Raczej będzie spojrzałem teraz troszeczkę inaczej, nie bym chciał. I troszeczkę teraz dałem dupki za to. Teraz chyba. Zganiamy, człowieka wbijamy, będzie dobrze. Wrzucimy do maturki, trzeba wrzucić. Możemy sobie wrzeć. Utalerzyłem sobie tak chwilę. Miałem gdzieś z 8-10 minut. Ustalamy sobie stóp na polu i będzie elegancko. Taki jest się zabier. No fajne pieniążki. 60 tysięcy na koniec dzień, to już jest, no, powiem szczerze, no dość dobra kwota. No ale wiadomo, te pieniążki będą przeznaczone na rozwój. Na zakup pola właśnie sąsiadującego tutaj. Więc 25 tysięcy samo pole będzie, więc jeszcze zostaje nam 16 tysięcy na koncie właśnie do spożytkowania, tak powiem. Co bardzo mnie cieszy. Może gdzieś jeszcze dam jakąś działkę tutaj dodawać. Nie rosną tych pieniążek oczywiście. Jemy sobie czwóreczkę. Nie trzeba zabiegać. Mam troszeczkę kawałek do przejeżdżania, no ale wiecie, zawsze trzeba jakoś tam sobie poradzić, żeby jakoś miała ręce i nogi. Tutaj ta robota, dobra, cyk, przyszedł ten, opuszczamy i grzejemy w miarę możliwości. No ja z tym wszystkim, więc to fajnie, pięknie. Myślałem, że dzisiaj będziemy sobie mieli akcję troszeczkę inną na odcinku, ale widzicie, że jest godzina praktycznie północ. Jak to nagrywam, ale dzisiaj byłem na strajku. Nic nie nagrywałem, nic nie ogarniałem pod względem strajku, bo nie pojechałem pod względem nagrywania z czegokolwiek na strajku, tylko właśnie pojechałem wspierać rolników, czyli samego samego siebie także. Więc no, nic nie nagrywałem, ale byłem na strajku. Sporo było czynników, było sporo ludzi ogólnie, mimo wszystko myślałem, że będzie mniej. Ale zbioski ode mnie tylko było dwóch ludzi. No, szkoda, że nie byłem środę na czwartek na strajku, no ale tu akurat nie mogłem pod względem takim, że no coś mnie przyłapało, nie mogłem wcale na nogi ustać. Dziwnie to brzmi, ale taka prawda. Nie mogłem wcale chodzić. Dzisiaj troszeczkę było lepiej. Właśnie, na strajku mogłem sobie już jakoś miałem pogodzić, jakoś tam długo nie byłem, bo około 3,5 godziny, 4 godziny, coś w tym stylu, no, ale zawsze to było lepiej, jakby wcale człowiek nie był na strajku. Może od Beczeka spytam się, czy mi przecież prześlę filmiki, bo nagrywał. Ja niestety nie nagrywam, chyba się skupiłem bardziej na tym, co tam zobaczycie, jak to wygląda. Ogólnie, bo nie byłem na tym proteście jeszcze wcale. No ale z tego co wiem, no to jeszcze protest prawdopodobnie będzie albo w następnym tygodniu, bądź za dwa tygodnie.
jeszcze, więc no będziemy jeszcze trochę protestować ogólnie z tego co wiem. No bo te zabierowania, no wiadomo, jakie politycznie są i to trzeba z tym jakoś walczyć. Miałem możliwość z ciągnikami pojechać, to z samochodem czy ogólnie nie wiem, być na tym strajku, więc trzeba być. Szkoda tylko, że mało ludzi z miast było. To z miasta troszeczkę był minus, no ale co zrobić, nikomu nic nie można zrobić. Jeśli nikt nie chciał przyjechać, ktoś nie wszedł, to wiadomo, nie można wejść do budynku, do domu mieszkalnego i musi kogoś, żeby przyszli i stajkowali ja z nami. No ale trochę powiem wam szczerze, efekt trochę było pod względem kierowców. Kierowców ciężarówek, o tak powiem. No trochę było, bo dzisiaj trzy afery wyszły, no właśnie z kierowcami ciężarówek. Ale no jakoś tam się mówi, usadzili niesłonych kierowców, tak powiem delikatnie. Wiadomo, żeby mi tutaj nic YouTube nie odpierniczył. Dobra, delikatnie to mówić. Choć mam inne zdanie i bym chciał inaczej to powiedzieć. No to jednak nie mogę, dobra. Trzeba jakoś tak zależało, bo czy troszeczkę za dużo wnętrza, by tak zostawić. Odwracając na tutaj wracając do serii. Troszeczkę żałuję, że mam taki długi odcinek samego talerzowania praktycznie. Ale co zrobimy? Teraz trochę kupiłem. Muszę podarzować te pola. To trochę to prowadzić do na jakiejś racji bytu. Te pola. Talerzówka troszeczkę będzie miała roboty. I ta 64 też będzie miała roboty. Chociaż podejrzewam, że i 30 by też raczej no powinna latać z tym. Z problemu, ale ciężko mi się wytrafić teraz tą talerzówką. Więc no zobaczymy co i jak tu będzie. Cenimy będzie odcinek 20 minutowy. Już miałem gotowy. Ciężko mi stwierdzić, bo jeszcze nie chcę to wyrenderować. Więc no troszeczkę czasu pewnie spędzę. Jeszcze wyrenderuję się. Mam część komputer tylko ustawię na wyłączenie o tej godzinie i będę miał lalkę. Więc muszę się martwić. Wrzucić to filmik i finito. No i się też miałem. Że wczoraj, mam prawie już w północy. Chociaż to już tego nie będę mówił, czy bez sensu. Znaczy, nie może nie tyle bez sensu, co. Mam powiedzieć, że to cała rodzina. To nie będę mówił, nawet zbytnio. Co ja. Ale też nie miła. Nie miła. Informacja dla mnie. Dla mnie to ogólnie. Powiedzieć. Była. No dobra. Ale już wiemy. 8 minut odcinka. Powiem, że im później nagrywam, tym lepiej mi się nagrywa, widzę. Nie zawsze, ale nie tak źle. Tak teraz ogólnie patrząc, po jednym odcinku na kanale też jest, co troszeczkę mnie smuci. Ale poczekajcie chwilę, jeszcze ten tydzień do końca i następny, ale myślę, że po świętach raczej będę starał się już nagrywać po dwa odcinki. Tylko w sumie też tak patrząc, nie mam co już praktycznie nagrywać, zostanie mi tylko Famę, tak? Zostanie mi tylko Mishon z The Walking Dead, The Walking Dead Mishon i nic więcej. Więc gajeczki. Poza tym. No i tylko farming, tak? Ale farming to jest moja, może nie niszowa gra, ale moja, wiadomo, ulubiona gra. Więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, że tak farming nigdy z kanału prawdopodobnie, no prawdopodobnie nigdy nie zejdzie z kanału, no bo jednak to jest mój kanał opadł praktycznie na farmingu. Ale dobra, więc tutaj tak, a nie inaczej. Dotknąć. Opuścić. Im żyjemy. Ten ósmany.
A powiem szczerze, że wdrażówka fajnie robotę robi. Mimo wszystko, mimo że nie ma tej szerokości, no ale to jednak to dociążenie fajnie robi. Niby tą oponą zwykłą. Sporo to nie jest takim przypadkiem betonowym. Ale nie wiem, czy już nie musiał mieć jakiegoś, nie wiem, 70 koni. Może nie tyle 70 koni, czy musiał dobrą przeciwwagę mieć. Czyli pura do niego, ale jeśli dobra włożył do 60, no i puścił, no to też mógłbym tak mieć, żebyśmy zrobili efekt odwrotny. Wtedy miałaby przyczepność nam na kołach. Więc no, czyli plusy i minusy tutaj do sprzętu, tak powiem. Ale nie jest tak tragicznie. Wiadomo, ciągnik jest taki, na pewno przyjdzie. A patrząc przy moich, no, dotychczasowych zarobkach, to i może jeszcze nawet na wiosnę tego naszego przyszłego sezonu, można powiedzieć, czy jakby to nie nazwał. Dobra, 60 gościmy. Idziemy sobie do naszej trzydziechy z turnem, która jest tutaj. I ogólnie tak, patrząc, jak widzicie, tutaj jest łąka, która jest ogranięta i tu mam posadzone parę stogów. Ja sobie też będę planował gdzieś tutaj postawić. A jest parę takich miejsc, które no, mam możliwość postawienia. To było tak, a nie inaczej. Ponieważ nie chcę na razie dzisiaj zwozić tego siana, nie chcę kombinować z tym sianem. Więc wolałem sobie dzisiaj wziąć typowo. Chcę typowo. To czy jest. To jest? Chyba za chwilę wracam. Dobra, wracam. Cię ogarnęło. Wszystko. Włożymy teraz sianku. Bo trochę tego jest. Tych belek. 15 ogólnie. Tak było. Się nie mylę. 11. A tam 9 poszło. No to dobra, złożymy sobie. Tak już na ten temat. Ogarniamy. A jest to tutaj sobie pod tym kątem. Wewnętrze. Można powiedzieć. Przy asfalcie. Bo nie chcę na razie na gospodarstwo wrzucać, bo chcę na razie wykorzystać swoje pulki. Ja przeważam kostki, które mam. I nie będę wtedy myślał nad... Nie będę myślał później nad... sianą właśnie w walkach. O kurwa, aż bym wziął. Ile zwinąłem. Szybko zwinąłem. Ojej, sąsiad to wiecha. O, jeszcze będzie zaraz moja. No to dzierżawa tutaj łąka. I tutaj było tylko kościo. To będzie zaraz moje. Kurwa, co jest? Mogę się ustawić. Cyk. I na siebie wezmę i dzięki to. O. No i nie potrzebę zwozić. Bo jest brak miejsca na gospodarstwie na razie. Mam podłogę, mam tu możliwość poosobienia, to czemu mam z tego nie skorzystać? Lepiej moim zdaniem to wychodzi. Oj. Czy tak wyjdzie, tak ustawiam, to będzie dobrze. Będzie w nauce nie mógł, bo chcę znaleźć tutaj nawóz. Już powoli i ogarniać sobie temat nawozu tutaj. Żeby następny pokos sobie to zrobić. Pyzna prawdopodobnie pójdzie. Drugi pokos, czyli trzeci pokos. Czekajcie co, cyk. Czekajcie, muszę na pomóc. Piskać jednak.
plastik. Najgorzej jest to, że nie pamiętam, ile tam było minut odcinka, teraz sobie robili tutaj minut odcinka. Jest jedyny minus. Tego nie będzie w sumie. Tam do nie pamiętam, 11 minut w odcinka chyba. O, trochę się wstaje za kulka. Ale to chyba mnie nie szkodziło. No, że ich nie ma. Dlatego, że się to skończyli. Ja szybko i będzie git. On trzeba zadopnąć. Tylko nie umiejętnie mi to wychodzi. Ale wiecie, to jest faktycznie pierwsza praca. Polowa, 30. I moja, a zarazem to wiem. Tam patrzcie, widzicie? Nie mogę do zikiem kulagami, nie mogę tego ogarnąć. Ajajaj, jak mi to boli. Kurwa, jakoś wcześniej mi się ładnie układało tam. Tam tej mocy dzisiaj jakoś nie mam będę. Może przez to, że jest późno. Ale to nic. Teraz się powinno wszystko w miarę normalizować, no. I można tak sobie robić. Jednak te walki powiem szczerze, dobre. Nowa sprawa. Nowa sprawa. Można ciach, ciach, ciach. I na dobry rzęcionik, który został. Nie wiem, to czy jest kapitana. Mogę jednak tutaj bardzo fajną wodę z tego. Dobra, bo to robi. Teraz widzicie, to jest kwestia tego, żeby się nauczyć. Dobrze operować. Jest. Teraz kulka tam gdzie jadę. Tam gdzie nie trzeba. O, cyk. Git, trzeba się nauczyć. Operować tym turem. Jakoś to wyjdzie. No, no, krótki odcinek pewnie widziałem, ale wiecie, nie waliło mi lata. To byśmy troszeczkę mogli jeszcze coś wymyślać, ale to jednak, no, będę czekał, się będzie miał takie jak trzeba. Czekajcie, gdzie to? Nie to stronę powiem w ogóle. Jak przebędę już. Ale szczęśliwy. Za to, więc no, coś za coś. Ale też mi to nie pykło. Ostatnia kulka odwrócenia chyba. Chwili mylę. Nie, tam jeszcze jedna kulka jest z tyłu. Może nawet i dwa. Kto to wie? Tyk. Tyk. Teraz cofujemy, żeby jednak szybciej poszło. Gdzie git?
O kurwa, się tu pierdoliłem. A nie o to mi chodziło. Dobra. I ostatnia kuleczka sobie schodzi. Jest założona, jest elegancko. I o to chodziło. No ja się nawozu, nawozu troszeczkę, żeby na te łąki nam staczyło. Salety pewnie zamuje, powinno być git. Ewentualnie może jakiś saltoson. I będzie to lalka. Chyba, nie przedłużam odcinka, więc w dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli takie uczniowie jest pod głoseczek, to rekomendacje, dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka. Na razie, cześć.